Dobra. Pewnie będzie ich teraz dużo na mapie. W ogóle... Mam nadzieję. Siema, a żeś mostek zrobił. Chciałem się przywitać i widzę mostek z łóżek. Tęczowy mostek, można sobie pochodzić. Wow. Sia, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z SCP-308... 3008. 3008. 3008 IKEA bardziej to jest... Czekaj, jak się to dokładnie nazywa tutaj w tym bobosie? Bo to ma jakąś inną nazwę. Na tym jest pokazana. Rokea. Gdzie to masz? No Rokea. Tam, napisane na tym wielkiej reklamie, nie? A no tak, faktycznie, Rokea, witamy w Rokei. Skończyliśmy na 12 dniu. A dzisiaj nasza wiem, baza znowu naszej bazie się zniknęło, więc no, zbieramy tutaj. Że sobie pójdzie. Zbieramy tutaj rzeczy. Jak się zbierał apteczkę? Bierzemy rzeczy, oczywiście znowu zapomnieliśmy, jakie są kontrolsy. Pod tak, F. I zakosiłeś mi. Już masz tak. Trzy. Już mam trzy apteczki, chłopie. Znowu będziemy budować dom, nie wiem. No gdzie. Ja. No możemy po prostu być prowizoryczne bazy. Ty patrz! Ognisko! No, ognisko. Zbudujmy się wokół tego, kurde. To będzie nasze main, że tak powiem. A mogę tu, stricte? Stricte w... Tak, jestem Rocky Hot Dogi, nie Rocky pamiętasz? Rocky Hot Dogi. O, pracownik! Cześć, pracownik! Czy już się zaczęli respić? Dobra, o, widzę ich tam, że łażą dość często. Tak, jest jeszcze tam jeden. Jest... Okej, okay. A dobra, bo trzeba rzeczy Tak, musimy robić te... Domek jakiś. Ściany jakieś. Co myślisz o szklarni? Szklarni? Wewnątrz szklarni na przykład? No, żeby było trochę inaczej. Wygląda no, chciałbym to... No dobra, to wewnątrz szklarni można. A to mamy i tak ognisko. Tak, mamy to ognisko obok, tak czy siak. To znoś mi rzeczy, ja będę to je ustawiał. Ale duży chłop! Co o kurwa! Ta szklarnia może być naszą jakby main bazą i możemy po prostu łazić po tej całej okolicy, żeby się rozbudowywać. W ogóle tu są szafy i my z nich nie korzystamy, no. Do końca tego odcinka, bo w następnym będzie kolejna znowu nowa baza. Tak, tak, dokładnie, więc nie musimy dbać o to, jak ona tutaj wygląda. Ja szybko przelecę i zobaczę, czy bez żadnych kontekstów, podtekstów, kurwa. Mam sok i mam picunię. Okej. Okay. O, no powinno to nam starczyć na tą jedną noc. Dobra. Mamy całe rzeczy na dzisiejszą noc. Ej, nie mogę tego poprawić zupełnie. To czekaj, ja to normalnie postawię. Nie wiem czemu. Tylko nie wiem, ej, czy oni będą nas widzieć przez tą szybę. Dobrze, że już wrócieliśmy. Kurna, to szklarnia przynajmniej... Mam nadzieję, że ona się nada. To jest dosłownie kopie, szklarnia. To nie ma ścian! Jakie by te pili? To nie ma ścian! To nie ma ścian, no tak przeszedł jak... O! Dobra. Przecież ja tutaj skakiwałem do dobrze, środka. Dobrze, że oni tutaj nie wiedzą, jak wejść do środka. Kuźwa, Madzie, jesteśmy głupi. No tak, bo przecież ja o tak se wskakiwałem do środka. Weź sobie jedną apteczkę do ekwipunku, pod F. Cyk. A ja już chyba mam. Biegnie kolejny. Jezus. Nie! Ała! Popchnij go! Au! Właśnie! O dobra! Szybko, musimy znaleźć coś. Gdzieś się musimy ukryć, kurwa. Jestem na szczycie, dawaj na szczyt! Jak? Poskacz po tych propach i spróbuj, Dobra, jestem. Dobra, o Jezus, ale to jest ciemno, nic nie widzę! Dobrze, że widzowie nam powiedzieli, że można ich odpychać normalnie. Czym było consume? Musisz kliknąć na to i consume. Klikam consume. Nie mogę. Jak nie możesz? Klikam i nie mogę. A bo ty trzymasz apteczkę. No, chcę apteczkę zjeść. Jakim cudem nie możesz zrobić consume, wow! Spadaj mnie stąd! Ja go jitłem. Jak? Co? Czemu? Czemu on tu tak wlazł? Nie wiem! Jak on tak wlazł? O, jaki on się czerwony zrobił? Bo go pchnąłem. Ale nie, zanim go pchnąłeś. Jaki chłop. Czekaj, cześć. Po czym się w ogóle gwizdało? Pod F? H. R? H? H. A, dobra, echolokacja ich namierza. A no, dlatego on się taki czerwony zrobił. Rozumiem. Okay. Tu faktycznie jest jeszcze jeden, ale patrz, już nas nie gonią. No bo zepchnąłem tego frajera na dół. Pamiętaj, że możesz ich spychać. To właśnie spoko. Tam są kolejni, widzę. Ale to są ci dwaj i oni nic nie robią, stoją jak debile. No bo nie wiedzą, jak się do nas dostać. Koledzy! Trochę...
Zepchnij go, za tobą jest! W ogóle zauważyłem, że jak mam tą echolokację i ciebie namierzy, to jesteś na niebiesko podświetlony. Aha, no. Tego no, wcześniej nie zauważyliśmy w ogóle. No, zupełnie. Halo, pusie! O! Podaj mu rękę, przytul go. Czyś go popchnął. Nie! O nie, nie mam energii. Uciekaj! Nie! Uciekaj! Nie! Pomóc nie! ci! Chyba dam radę. Dasz radę? Na pewno? Albo nie. O! Dobra. Siema. Panie pracowniku! Czy można ich popychać za dnia? Nie, nie można. Nie. Proszę tego. Musimy zrobić jakąś lepszą bazę, szczerze. Ja bym wziął faktycznie to ognisko albo ewentualnie ściany. Debil jestem, bo trzeba lewym przyciskiem myszy klikać. No, a ty jak klikałeś? Znaczy, przytrzymać, a nie klikać. Goddammit. Dobra, to jaki plan? Ja jeszcze jedno światełko przyniosę. Nie, ja się zastanawiam, gdzie my chcemy się rozstawić? Czy faktycznie w tej szklarni? Dawaj gdzieś teraz indziej po prostu. Dobra, to robimy scouting po prostu. Widzę te, magazyn. A też widzę, no. Czy są gdzieś tu blisko? Nie widzę ich, są daleko. Magazyn może być fajny do rozstawienia się tam. Jest. Exactly. Dobra, to tutaj już paletę jeszcze jedną dam. Można już tutaj skoczyć normalnie z tej ostatniej palety. Mówisz? Tak, masz mało energii. O, ja nie mam w ogóle energii. Ja w ogóle nie mam, no. muszę sobie zjeść pizzunię. O! A to daje mi tylko 2% energii. Goddammit. Może być fajnie, bo możemy ich spychać z tego. No, muszę zrobić scouting. Iść po jakieś, nie wiem, coś co nam da energię. Jedzenie, no, lody. Na przykład, pizka jakaś. Ale jesteśmy w dziale mebli, jak widzę, nie ma tutaj żadnego poczęstunku. Tutaj działy to się różnią i się mielą. Wiem, są chaotyczne w cholerę. O, lody są, cytrynki. Lody. Kurwa. O, mam ciastka. Energole jakieś, inventory is full. Idealnie. Dobra, no tak. W ogóle wiesz, że od tego jak mieliśmy pierwszą noc, pierwszy Bloody Night, to mamy 5% na kolejne Bloody Night. Blood Night, żeby się zrespiło. Cytryna, ile cytryna daje? What the fuck? 10 energii cytryna daje, bierę! Kurde. Wiedziałem, że już będzie. Nie ma lampki żadnej. Mamy fioletowe światło. Wiesz ty co, ja wezmę tą paletę tutaj. Bo oni będą normalnie tu wchodzić! Zepchnij go jak możesz. Chłopie, ej, nie mogę! Kuźma! Na drabinkę! Zaraz zginę, kurto! Nie! Na drabinkę! Nie, skacze po to! Gdzie jesteś? A ty tam. Tutaj. Kuźma, tam jest ich! Z pięciu w drabince jest i każdy mnie tutaj, excuse me. Właśnie widzę, kurwa. Bądź moim księciem. Widzisz mnie w ogóle? Tak, widzę cię. Bądź moim księciem. Kurde, ale się zestakowali tutaj. Excuse me, the store is closed. Ło, zauważył mnie. Fuck. Gdzie? Och, poszli. Jeden, dobra. Odpuścił mi. Trzech stoi teraz przy tym filarze całym. Czekaj, gdzie były tu są moje itemy. Czekaj. Tak? Właśnie... Nie chcesz przyjść do mnie? Właśnie widzę, co się tam dzieje u ciebie. Stoję sobie z dwoma pracownikami IKEA. Właśnie widzę. Zbieram itemy, które upuściłem. I drugi poszedł po ciebie, a ty mnie zostawisz? Pan kolego? Mam zwierzaka! O, prostego zwierzaka! Widzi mnie! Widzą mnie! Aaaa! Nie! Nie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie! Ja uciekam przed nimi, nie? Wywalaj mnie stąd, frajerze, kuźwa! Death 1, you survived one night. No, ale są tam skumulowani teraz. No ty, no dwóch mnie... Weź gwizdnij. Nie mogę, mam cooldowna na gwizdanie. Oni mnie nie bili, to jest dziwne, jak im się nagle uruchamia bicie. Gdzie jesteś? Gwizdłem? Nie widzę. Ile ich tam jest? Nie widzę, gdzie ty jest. Oni biegną za mną teraz, ci wszyscy.
fuck off. Cytrynka. Consume. A ja nie mam itemów. Consume. Mam na łóżku tam wszystko. Consume. Ci zaraz dam, excuse me. Ja ile ich tam biegnie za mną! Excuse me. Kuchy siatarnia! O, widziałem cię. Widziałem cię. Zobacz ile mnie ta, za tobą jest, za tobą. Biegnij w tym kierunku. W tym. Gdzie ja biegnę. Kiedy się skończy ta noc? Musimy gdzieś wyjść na górę. Bo cały czas uciekać nie możemy. Oni są szybsi od nas. Tak, jeżeli podbiegnie, go po prostu popchnij. Tak, dobra. Jakie kidosy nas gonią. Dobra, ja ci może rzucę kilka itemków. Te kilka ciastek ci rzucę. Ej, GameCube! Za tobą są ciastka. A ja GameCube'a znalazłem. Weź sobie zjedz ciastka. Ciastko, nom. Dadzą ci co najmniej kilka energii. Tutaj są półki w ogóle, na tych półkach można się ostać. Ewentualnie możemy pójść szukać tego domu na filarze jednym. Dom na filarze? Ten. No to musimy filary wszystkie przepatrzeć. Tak, i zbiera cały czas żarcie. Dobra. Do you smell what the rock is cooking? Wow. Dobra, musimy się ruszać, mordo, i musimy się gdzieś chyba osadzić. Ze względu na to, że kolejna noc prawdopodobnie będzie krwawą nocą. Prawdopodobnie. Skąd takie przeczucie? Skąd takie przekonanie? Nie wiem. W kościach to czuję, wiesz? W kościach. Czujesz krew w nosie, tak? Tak, czuję krew w nosie. Są gdzieś tu blisko? Nie, są daleko. Ale myślę, że może ten filar. Trzymam stół. I co, i chcesz po prostu schody zrobić? Zróbmy takie schody do góry i w powietrzu się ostańmy. Tylko, że tutaj nie mam za bardzo mebli do tego. Jest dużo mebli. Wyżej idziemy, czy...? Nie, myślę, że tutaj wystarczy. Tylko będziemy musieli ten ogon zniszczyć. Że tak powiem. Żeby nie przedostali się na górę? Tak. No ty, no to niech oni się przedostają, no przecież będzie jak ostatnio wtedy. Chłopie, będzie Blood Knight. No był już Blood Knight, mieliśmy już Blood Knight. To nie był Blood Knight. Kurna, ile się tu nagle zgromadziło, czy ty to widzisz? Nie podoba mi się to. Oh god damn it, mi też nie. Szybko, kolejny stół. Dobra, tutaj już dałem jeden. I don't like it. TV dam. TV jest spoko, bo TV jest płaskie, to jest takie łatwe do budowania. Oh fuck! Rocky, szybko. Nie widzę nic. Szybko! Biegną! Może się uda. Mnie biją, fajnie! Zostawmy im ten! Za tobą jest kolega. No, spadaj chłopie! Ja bym choć zdjął to, zdejmij kuźwa cokolwiek tam im pomaga wejść tutaj, nie? Już. Teraz nie wejdą. Okej, uleczyłem się. Tylko, że kurde, ja nie mogę teraz tu wejść. O, mogę. Próbują tu wejść. Kurde, jeden chyba wszedł, bo był mikrusem. Idzie kolejny. Gdzie oni są? Ile ich się tam gromadzi nagle na dole? Tutaj! Bił! Jak wlazł? Nad tobą jest! Spchnąłem, dobra, zepchnąłem go. Dobra. Szkoda, że oni nie dodają. No, kolejny! Mikrusy pieprzone! O, tu się kolega próbuje. Tak... Czekaj, spróbuję go zepchnąć. Spadaj. Poszedł. Okej, ale patrz, oni się uspokajają na chwilę, jak ich zepchniesz. Ej, to jak my to wygramy... Tylko czekaj, trzeba zjeść, o właśnie, zjedzmy. Już nie mam praktycznie energii, mordo. Dobra. Pchanie też chyba zabiera energię, jeżeli się nie mylę. HP się odnawia, czy nie? Nie. Samo ile masz HP? 74. 63. Fuck. Są pod nami. Jest ich dużo pod nami. Tutaj stoi jeden kolega. Koło kibla. Tak, koło kibla. Chcę iść zrobić kupę. Tak, dokładnie. Biegnie właśnie kolejny. Jak oni zapierdzielają. Gdzie on? Spod właśnie nami. Oni tak się teleportują. Pod nami jest kuchwa ich mnóstwo. Ilu? Koledzy. Wiesz ty co? Może ja zrobię małą zabawę. Czy ty chcesz... Testuję stół. Tak, testuję. Wow, nad nami! Nie tu! Jakie dzieciuchy! Zabili mnie! Ja się tu cykam, ten... Ale z takimi 100 NPC-kami to by się powalczyło, wiesz. Dwóch Jupiterów kontra 100 pracowników Ikei. Oj, to może zostawimy na kolejny odcinek. O, no.
Jak chcecie kolejny odcinek, to dajcie znać. Dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w dupę. O, widzę cię tam. Ja coś cię widziałem. Spadaj mnie stąd, kurwa. Pracowników tam masz na ogonie. Tak, chyba. Wiem, mam pracowników. Próbuję gnoja zepchnąć, a dobra, wbili, zaraz zginę znowu. O. Fuck! Ja nie mam czegoś takiego jak... Też się nie mam jak... Też nie, no ma, nie mam jak się uchronić. No s... Nie. Zostaw mnie. Nie, spadajcie. Spadajcie. Kandrobitem. Ah. What the fuck? Muszę uciekać. Aaaa! Udało się. Okej, dobra, jest dzień. O, to jest foggy day. Co to oznacza? To jest, że oni nas atakują tak czy siak, jak jest dzień. Co ty gadasz? No, idę do ciebie. Ja przetrwajmy ten dzień. W nocy może skończymy, dobra. Co ty na to? Jestem za, ale oni... A, oni tak wolno idą. Tak, oni wolno... Tutaj akurat wolno cię gonią. A o, jestem na hita! O, fuck. Dobra, faktycznie, oni są wolni. Ale są mocni. Tak czy siak... Lody! Idę do ciebie. Spadaj. Kurna, mogę cię pchnąć? Nie mogę ich pchnąć! Nie możesz? A może podczas dnia? A właśnie, przecież podczas dnia ich nie można pchać, ale głupie. Ale muzyka. Jakby ja jem żarcie, ale to... No, jako muzyka, no. Siema, widzę cię. Siema, ja ciebie też. No nie mam czym odnowić... czy ja mam coś, co ci może odnowić HP? Nie. Chyba nie. Wszystko spróbowałem. Zjadłem 5 różnych jedzeń i nic mi nie odnowiło HP. Apteczki. A no tak, apteczki. Tu jeszcze widzę, o. Consume. Możesz je wziąć do ręki i przytrzymać dla psy myszy. Aha, dobra. Dobra, wyleczyłem się na full. Tutaj jest kolega. Ej, ile ich tam jest w ogóle? Jak gwizdniesz. Holy shit! To ja chyba tam nie chcę iść. A tu po lewej też, o kurde! Ale jesteśmy osaczeni. No, musimy, jeżeli chcemy przetrwać kolejną noc, musimy zrobić bazę faktycznie. Puść to. Can't drop... O. Dobra, chyba styk. Kurde, ale kuźwa mgła. Smog dosłownie. Nic nie widać. No, Kraków z tą paletą. Witajcie w krakowskiej Ikei. Kuźwa, krakowska Ikea. Smog wszędzie dosłownie. Ja pierdzielę! I oni wszyscy idą powoli, ale w naszym do nas. Kierunku. Cała mapa roamuje ich tu. Chodź. Jezus, jaka kolejeczka do nas idzie? Jaka załoga? Cześć, czy oni tu wejdą? Dobra, chyba nie. Oni chyba będą się podsadzać. Oj. A niepotrzebnie nie. Zostawialiśmy te palety. A, tu się patrz, o tutaj. Gdzie? O, kolega! Ej, ja już wiem, o co chodzi z Foggy Day. To jest niedziela niehandlowa. A, no w sumie ta. Jest dzień, ale jest niedziela niehandlowa, więc pracownicy chcą nas wyrzucić. Ej, ale on mi się nie podoba, co to jest? On ma inny ryj. Wygląda przyjaźń, jest inny od innych. Jest inny od innych. No to żeś szczyt poezji dał tutaj, jest inny. Czy ja mogę tą paletę zstegować jakoś? Nie. A, już nie wejdą, no tak, bo usunąłeś. Nie. Dużo ich tam jest. Ale ja idę do niego. Ale to jest creepy. Mam tam do ciebie podejść? No możesz, jakby nie biją mnie. Bo oni idą w moim kierunku chyba. What the fuck are you? A ja chyba wiem, bo... Bo ten... przecież Roblox ma te nowe głupie takie skiny, co nie? Takie humanoidalne bardziej. I wiesz, i tutaj widzę, że gra losu... Mamy przesrane. Mamy przesrane i to jak? Ale oni utknęli. Dobra, tylko jeden w naszym kierunku biegnie. Super, 4 utknęło, a 16 chce iść za nami. Tylko super, tych 16 utknęło w miejscu i się nie rusza. A ty no, faktycznie. To patrzcie, pobagowali się. Ten kolega ma za duże... Pobagowali się i ciebie bije nagle. Idź, chamie. Pluję na ciebie. Idź mi stąd. Jak go itnął. Teraz ja, jak... Znęcamy się nad pracownikami. Tak, znęcamy się nad pracownikami Ikei. Super tytuł, od razu masz. Jezus! Co? Gościu mi na głowie stoi. A mi skopa w ryja dał i dedłem. Won mnie stąd. Dobra, to tym przyjaznym akcentem, gdzie ja uciekam przed pracownikami Ikei, kończymy ten odcinek.
I może w następnym znajdziemy ten dom na filarze. Tak, bardzo przyjaznym przyjaznym akcentem, kopem w ryj. Tak, kopem w ryj dla Rockiego, a Chucken ucieka i go zostawia w męczarni. Yep. Idealne zakończenie historii.